No halo, to z beta dzień trzeci. Czwarty w sumie. 12 do 18 krotonu mogę zebrać. A jak to podleje? Będę mógł więcej zebrać wtedy? Zobaczmy. Nie, też 12-18. No dobra, to zbieramy. MK Stubbs, witam, witam. Pierwszego widza. Okay. Który level? 31. Farming level 2. Dobra, mamy to. W ogóle exp za to też się dostaje. W ogóle za wszystko się to expa dostaje. Prawie jak w Albionie. W Albionie chyba też tak było, nie? Nie ogarniasz tych klas? Czemu? O, bo ja miejsca w eku nie mam. Chcę iść ten syf posprzedawać. 15 minut do świnki. Kurde, źle się zalogowałem. No. Ten jakie świnki ma. Kurwica. Siemka Orion, witam, witam. Witam, witam. Dobra, muszę popłynąć do miasteczka. Archera i co masz później wziąć? Tego? No wiesz, możesz wziąć różne rzeczy. Wiem sobie na Raven Down DB. Tu są jakieś przykładowe klasy. No, lagowało. No i tu różnie. Może jakiegoś Astral Rangera. Archery, Witchcraft, Spiritual. To jest jakiś Witchcraft Wizardry, Spellbow. Taki jakby magiczny łucznik. Takiego. Jakbym dał tak. Tak. O. I Sentinel. No, ja mam na przykład tak, nie? Póki co.
A w co dalej pójdę, to jeszcze nie wiem. Ma zimne. Co tam? Jak życia? Można. Kupujesz sobie po prostu jakiś inny i go zamieniasz. Pyk. Warto grać na tej becie, skoro i tak wszystko będzie usunięte. Warto, żeby poznać gierkę. Wiesz, jak dużo pytań jest odnośnie jakichś questów i tak dalej. Jak poznasz gierkę, jak robić, jak zrobić danego questa, gdzie pójść i tak dalej, to będziesz dużo do przodu, na przykład na premierze od gościa, który dopiero zaczyna grę. Bo nad niektórymi questami, no, jak nie wiesz co i jak zrobić, to można stracić godzinę czasu nawet. Najmniejsza działka łącznie kosztuje 11k. Musisz mieć trzeci poziom reputacji u twojego NPC-a reputacji. Każda reputacja ma innego NPC-a. Tu jest Wederin, tu jest Permit, a tutaj jest Jeves. Musisz mieć 3 punkty. No i wtedy u niego kupujesz taki itemek za 1k. Po czym idziesz sobie gdzieś w wolne miejsce i kupujesz działkę za 10k. Kryminal, no. Policja, kryminal. Jutro będzie... To jest poniedziałek, nie? A jutro do 19 jest beta. I później są 2 dni przerwy. To miejmy nadzieję, że w te 2 dni przerwy coś podziałają tutaj. Z naprawianiem bugów i tak dalej. Mogliby tego NPC-a ogarnąć ze sprzedawania lootu. Dawanie lutu to jest bullshit. MK. Jak odebrać? Tak samo chyba jak dostęp, ja nie wiem. Ja to w ogóle tych dropów nie ten. Nie zbieram, o, tak powiem. On ci się możliwe, że pojawi dopiero jak będziesz miał swój domek. Siemanko Łowicz, witam. Możliwe, że ten pet ci się pojawi dopiero jak będziesz miał swój domek, bo wtedy tutaj na swoim domku będziesz miał taki panel do właśnie nie, dekoracji. Jak już go odbierzesz. Nie pojawił ci się. No to niestety nie mam pojęcia. Nie da się nic prawym na loot kliknąć. Ani z kontrolem, lewy, prawy, z shiftem, altem. O, mogę jedynie zdestrojować z altem. Przyciągnąć też się nie da. Nic się nie da. Trzeba jeździć i szukać kurwica itemów, które masz. To jest tak zwany aether. W innych gierkach jest to czasami jakaś furia albo coś takiego. Po prostu jedne skille to generują, a drugie skille z tego korzystają. Demka, witam. Demulk. A?
Ale widzów? No w ostatnich dniach sporo było. Zapamiętałeś? No gość. Wyjaśnię, co chodzi z trade packami. To jest system do zarabiania pieniążków. Czyli musisz... Ogólnie to chyba trzeba mieć w ogóle wagon. Chyba zrobić. Później idziesz sobie, na przykład tu jest taki NPC. W porcie gdzieś tu był taki NPC. Idziesz do niego, craftujesz, musisz mieć jakieś tutaj te itemsy. Skraftowania jakiegoś trade packa. Później sobie patrzysz, gdzie jest zapotrzebowanie. Akurat wszędzie jest zapotrzebowanie 100%. No i im dalej pojedziesz tym trade packiem, no to tym większą nagrodę w silverze dostaniesz, nie? I no i jedziesz sobie z tym tutaj, powiedzmy, pyk. Jedziesz sobie z tym tutaj i tu to sprzedajesz. Tyle, że wiesz, no jak będziesz jechał przez strefę PvP, tak, tutaj są na przykład trzy strefy PvP, to ktoś cię może uwalić i ci zajumać tego trade packa i on sobie go dowiezie wtedy. No ale ogólnie to jest system do zarabiania pieniążków. Albiona, dlatego ja mówię, że to jest taka... Jeżeli chodzi o wygląd, to Tibia, ale systemowo to bardziej Albion. Jezu, jakie jeszcze itemy mogę mieć? WoWa? O nie. Osobiście jestem hejterem WoWa i Blizzarda, także nie polecam wspierać tego typu. Siema, Alex. To tak późno? Bo musiałem pospać. Ja jestem hejterem overall Blizzarda całego. I nie jestem za tym, żeby ich w jakikolwiek sposób wspierać finansowo. Moim zdaniem ta firma powinna upaść. Prosto. Ogólnie jestem hejterem? Nieprawda. No co ty? Jaki OTS? Znaczy to nie jest na kupno OTS-a, tylko... No ja już mam ogólnie ogarnięty fajny silnik RPG-owy. Czekam, aż chłop tam update zrobi. Tylko to jest bardziej na, wiesz... Jakiś hosting, to jest
Koszt rzędu 200-500 zł obstawiam. Jakaś reklamka. Marketing to pewnie kolejne tyle. Już gierkę fajną w końcu. Ja nie wiem, czy zimny słyszałeś, ale Undecember startuje 12. A od jutra na Steam Next Fest będzie można też pograć do 10 w Undecembera. Kurde, jakieś depo by się przydało w tej gierce, bo ja nie mam co robić z tymi itemami. Siemka. Na December pay to win. Znaczy kurde, grałeś w POE kiedyś? No to w POE masz te orby, tylko w POE orby to jest też waluta, a w Undecemberze są tak zwane esencje i one też służą do craftingu. No i główne pay to win polega na tym, że możesz sobie po prostu te orby kupić w item shopie. No ale one też lecą normalnie jak grasz, nie? Więc też nie gwarantuje ci 100% czegoś, że coś z tego zrobisz. O. Tabem. Bity pionek, tabem. Na jakim levelu? Kurde, nie pamiętam. Koło 12, 13 może. Tu jest taki questik. Taki chain questów, że będziesz musiał tutaj różne rzeczy porobić i z tego później dostaniesz jajko mounta. Tego mounta podtrzymasz, a zdobędziesz od 30 do 50k expa i on ci się wtedy wykluje i będziesz mógł sobie na nim jeździć. A no, depo przydałoby się bardzo. Ja mam całe jaku zabalone jakimś shitem. I bym sobie to normalnie do depo wrzucił, nie? Ale jako trzeba sobie skraftować, a nie wydropić. Tutaj jaką nie wydropisz, bo itemki nie lecą znowu, jedynie ewentualnie materiały. Nie no, co ty, nie mam tego poziomu trzeciego. Trzeba mieć piąte levele tego, piąte levele profesji. A to tak wolno leci. Siemka, Jatashi, witam. Wypłatę? To co ty chcesz wypłatę, jak ciebie nie ma nigdy? No, dzięki za followka, Hubik. Witam, wita nowego. Tam zrobiłeś? Kurwista, no na jakim levelu? No dla mnie osobiście spoko, no bo to nie jest taki czysty grindownik, tak jak na przykład Tibia, nie? Masz też dużo innych rzeczy do roboty, typu jakieś craftingi, zbieranie i tak dalej. Aha, bo trzeba mieć piątki, żeby ten craftować. Aha, w ogóle na te trzy itemy
Trzeba mieć w ogóle chyba 10 albo 15 level profesji. Z tego co się dowiedziałem. Bo na te dwójki trzeba, jeżeli chodzi o armory, trzeba mieć 5 level. A na trójki, tak mówię, 10 albo 15. No, dzięki za followka. Oha. To jest na cel, czy nie? Nie wiem, nie widzę tego. A nie. Ile minęło? 20 minut. Dobra, to jadę na chatę. Pinki zebrać. Powinny być. Kurwica, nie mogłeś wczoraj? Wczoraj pomagałem robić tego questa, zanim skończyłem streama. Ten najtrudniejszy. No nie wiem, no mogę ewentualnie podejść, ale tak jak mówię, no na premierę gierki już tak nie będę pomagał, bo to za dużo czasu ten zabiera. Ewentualnie co kilka dni po prostu grupowo będziemy to robić, bo to inaczej nie ma sensu. Bo każdy zacznie w innym momencie gierki. I zawsze będzie ktoś, kto będzie potrzebował pomocy. No ja melasem nie zrobiłem sam tego. Chciałem jak grzebinoga, witam. Płynę tym statkiem. Długo będę streamował? No dzisiaj pewnie tak. Myślę, że do 13-14. Później sobie zrobimy przerwę na jakieś jedzonko. Godzinkę, dwie. No i później znowu, tak jak wczoraj. Wczoraj streamowałem chyba od 9 do 13. Zrobiłem przerwę i od 15 do 21. Mówisz o tutorialu grzebinoga? A, to na cmentarzu, bo oni nie żyją. W prawo musisz iść, tam będzie cmentarz. O, po jakieś świniory.
Pierce, fabuła jest taka. Tak, trzeba płacić, trzeba. To jedynie jak masz swój domek, to, że masz więcej miejsca, nie? Jak dla mnie to i tak powinna być możliwość wywalenia tego tutaj, żeby na tym postawić po prostu sobie jakieś świnki i tak dalej. Mi to jest niepotrzebne. Dobra, zebrane. Ale tu leci, 8 level już tego mam. Gdzie to jest P? Czekaj, czy mogę coś fajnego teraz wstawić? Na 5 mogę kurczaki. Ale one nie dają hajda. To nie chcę kurczaków. Czemu tu kurde już nie mogę postawić? Tak bez sensu. W ogóle jeszcze da się to upgrade'ować, ale to jest upgrade tylko chatki. Nie wiem w sumie co to daje. No a tu da się jeszcze łóżka. W sensie bedroomy ogarniać. No i to daje na przykład to, że można travelować do swojego domku poprzez world mapę i to ma tam jakiś cooldown, nie? W ogóle jak to jest, że włączacie zrobię? Jesteście... Tak, no. No. Musisz napisać do nich. Oni cię tam zobaczą, zweryfikują. I ewentualnie dadzą dropy. Ty, a tu jest jeszcze pod cooking? Locksmithing. To wszystko tu jest. Kurwica. No gościu, tak w Albionie sobie stawiasz. W Albionie miałeś wyspę, a tu masz działkę. Jak sobie zasadzisz, je pozbierasz. Tak naprawdę. Ewentualnie ory można zbierać. Tak o po prostu, bo one są w kopalniach w open worldzie. No to w kopalniach różnych po prostu są, w podziemiach. Już nie ma tak dużo pustego terenu na mapach. Tu już jest wszystko pozajmowane. Tu. Tu chyba też. Jedynie tu znalazłem wolne. No, tylko że w TV to jest mega basic, nie? Kupujesz sobie domek i tyle.
Siemka, Knudel, witam. Dobra, kto miał problem z tymi elfami? O kurwica, dzięki za subka, Kubik. Witam w gronie subskryberów. Jedynkę klikaj, Astis. O, dzięki za follow, Canary Fire Heart. Witam, widza nowego. Spoko, spoko. Ty Jatashi, ale poczekaj chwilę, dobra? Ja sobie stanę tu obok NPC i sobie skoczę szybko ten do toalety. I nie wiem w ogóle jaki kanał jestem. A na jakim channelu jesteś? 3? 3. Dobra, to git. Bez pająkami? Kurwica, nie pamiętam. A gdzie on jest? Gdzieś na początku? No ale pytanie jak daleko? Bo ja dopiero się kręcę tutaj w tej części wyspy cały czas. Tu robiłem questy. Tylko. Nigdzie indziej na razie nie robiłem. Dobra, zezwu na chwilę. Królowo mi się dojeżdża solo? Kurwica. Nie, to pewnie nie robiłem. Ale to może dzisiaj będę robił. Pewnie tak. Dobra, zezwo. Dobra, jestem. Dzięki za flowka.
Dzięki za polałka raz tam, witam. A to już byłeś wcześniej. Kojarzę cię. Dobra, już cię zapraszam. Gdzie ma alter? To dam. Wybrała, że gierka się podoba i wiedzę masz, trzeba kontakt trzymać. No i gitarka. Potam, ale jesteś niemiły. Devem? Siema, siema, kurwa, witam. Siema, cieniu podłego. Witam. Dobra, czekaj, ho, helpniemy mu z tym drzewem, jak już tu jesteśmy. No, póki co jeszcze pomagam tutaj widzowi, jakiemuś Brazylowi. Się kraftuje eku? Jeszcze. W różnych stacjach do craftingu, zależnie od tego, w różnych benchach, zależnie od tego, jakie eku chcesz skraftować. Tu, tu i tu. Jak odebrać tego królika? No, klikasz, odbierz dropa i chyba tyle. Tą te dwójką, którą później tam sobie craftujesz za questa. A nie wiem, ogólnie ludzie mówią, że ten królik to im się nie pojawia. Bo to jest do dekorowania domku. No i w teorii powinno ci się pojawić tam, jak kupisz domek. Coś tam naklikasz. A z tego co wiem, to chyba nie do końca to działa. No, z tego co wiem, to jest właśnie taki pecik do dekoracji domku. A i z tego co się dowiedziałem, z tego co czytałem na Discordzie, to jeżeli chodzi pod K, które macie napisane, że różne klasy, różne archetypy tam dają wam jakieś statystyki, co trzy poziomy, to podobno nie działa, no bo to jest jeszcze ze starego systemu, kiedy nie było można sobie tutaj rozdawać samemu. A czekaj, bo to do góry się szło? A tak. A nie, w prawo. Tak, no po 20 bierze golda i po 20 też masz karę za śmierć, nie? To jest w postaci debuffa. Tak, no, z tego co wyczytałem właśnie na Discordzie, to jest podobno pozostałość po starym systemie.
Spoko. No, tłuką te włócznice trochę. Włócznice. Target Healy? Nie mam pojęcia, nie grałem nigdy healerem. A lewym jak mnie zaznaczysz właśnie? To nie działa? Padłem na 14, nie ma inwentory, jakby wyczyściło? Nie wiem. Mi się też zdarzyło wywalić kilka razy, ale nic mi nigdy nie wyczyściło. Tak, bo to chyba nie tutaj. To tutaj czy nie? Nie. Tak? Nie? Tak? Nie, to wyżej jeszcze. Dobra. To już chyba... A nie, jest taki Bowman. Dobra, możesz sobie kliknąć. Spoko. Ale on już miał tylko tego kwiatka do zrobienia, wiesz? Koniec. O nie! Ale nic nie straciłeś, bo nie masz 20. Dobra, to ja po prostu. Nawijam się. Oko. Znaczy tam jeszcze będziesz musiał iść do drzewa, ale tam będziesz miał po jednym mobku. Będzie ci się respić, także powinieneś dać radę. Będzie deska? Nie, no co ty. Fajne hity, no heroik bronie, nie? Jutro. Jutro wyłączają. 3 o 19. No, expiłem, ja ulepszałem tymi infusionami. Pomiędzy tymi... Chodzi ci o te 2 dni przerwy? To nie, nie. Dopiero po całej becie 18 się kończy beta. No, będą areny PvP rankingowe. 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3. No i świat masz podzielony na strefy, nie? Tutaj akurat jest w tych 3 strefach jest aktualnie PvP jeszcze przez 15 minut. A tu będzie PvP chyba za chwilę? A nie, nie ma na razie. Wszędzie indziej jest non-PvP póki co. Tak, no, od 3 do 5... O 19 będzie off.
Od 19 do 19. Dla mnie spoko. O sobie przynajmniej w Andycembera coś pyknę. Nie wiem, no pewnie jakieś błędy będą naprawiać czy coś tam. No to już zostało zaplanowane od początku bety tak naprawdę, te dwa dni przerwy, także nie wiadomo. Co tam dokładnie będą robić. Tak, mam, no, 21. Może ktoś sprzedaje, co? Jakieś bronie. Buy te 3 daggers. Może już ktoś ma. Ale chyba nikt nie ma. Nie no, ja mam. Wczoraj sobie przedstawiłem te paski życia stąd, z lewej góry tutaj i mam. Napisać komuś na priv? Dobre pytanie. A, tutaj. Czekaj. Whisper. Tu jest Whisper. A tu nie ma. Z defaultowego czatu można komuś dać Whispera, ale z globala już nie. Nie wiem, ten czat to w ogóle buguje się. O, nie mogę zaraz wyłączyć tego okienka. O, mogę. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze to nie działa do końca tak jak powinno. Ogólnie te rzeczy, które dodali podczas tej bety, a których nie było w alfie, no to tak średnio działają, nie? Czyli NPS do sprzedaży luta, nowe UI, bo jak otworzysz jakieś okienko, to nie możesz nic więcej robić. O nie, ty, naprawili to? A nie, bo otworzyłem okienka i teraz nie mogę chodzić. Muszę dopiero kliknąć i teraz mogę chodzić. Samo ten czat jeszcze nie do końca działa. Zobaczymy, może coś naprawią podczas tych dwóch dni przerwy. Siema Omate, witam, witam. Jednak będziesz grał?
Dobra, płyniemy na tamtą wyspę. Widzisz dostępne misje u każdego? W sensie chodzi ci na world mapie. No tak, tak, musisz podejść do danego miejsca i zobaczyć, czy jest jakiś tam znacznik questa do odebrania, czy nie. No te grupowe najlepiej robić na starcie po prostu, jak wszyscy są mniej więcej w tym samym miejscu, nie? Dużo łatwiej będzie na przykład na Open Becie albo na premierze. Jak... Wiecie, nie będzie żadnych dropów, dostępów, wszyscy zaczną dosłownie w tym samym czasie. To wtedy tam się będzie dużo osób przewijać, nie? Dobra, jeszcze tutaj tą skórę przerobię. Tego hajda, bo zebrałem trochę. Sześć elfów naraz? Ale to chyba się zrespiły te. W sensie z normalnego respa, które się tam respią. No to nie wiem. Jak ja robiłem tego questa 3 ostatnie razy, albo komuś pomagałem, to masz procenty, które ci się ładują i się respi po jednym elfie. Kurde, 30 sztuk do przekraftowania. Jak się robi lepszą broń? Na te 3 to trzeba chyba mieć... Kurde, nie pamiętam, 10 chyba level profesji. Chodzi ci o tego. O te whetstone'y? Powiem, że od 3 albo od 5, jakoś tak. Upgrade'uję broń, którą sobie zrobiłem w questie tutaj w kopalni dwarfów. Tier 2.
tymi bossami. Nie wiem, no już kurde straciłem i tak ile. Godzinę czasu prawie na pomocy z jednym bossem. Z jednym questem. I nic do tej pory nie zrobiłem. A chciałbym dzisiaj wbić mining. Spróbować craftować bronie T3. No, musisz posadzić to drzewo. Albo na community farmland, tutaj w mieście, albo na tym, albo na swojej farmie. Nie, no na razie o matę się nie wybieram w tę okolicę, bo chcę to przerobić i iść progresować dalej powoli. No wiesz, tak też jakbym miał kurde każdemu biegać i pomagać. To bym miał dalej 15 level. Jak skipuję to? Po prostu jak się kończy, to klikam sobie na postać, bo wtedy ci odblokowuje wszystko. Otwieram na nowo i odpalam na nowo. No dobra, jak czekajcie, jaki level wbiłem? Trzeci dopiero, Weavingu. Kurwica. Ewentualnie zawsze możesz sobie tam podejść i spróbować pozmieniać channele, czy nikogo tam nie ma. Witch ma u tani chmura, 15 za więcej na 8 sekund. O, Cox. Jaki masz level? Siemka Roksiarz, witam. Tutaj to bed, u tego farmera. Dobra, uwaga. Jakby ktoś mógł zrobić z tego klipa, to będę wdzięczny. Jak jesteś już na community farmland, które jest gdzieś tutaj, chodzisz tam w dół schodkami, klikasz tutaj ten domek, pojawiają ci się tutaj okienka, klikasz place farm i sadzisz ziemniory.
nie ma pokazane, gdzie są questy. No ale jak już przejdziesz pierwszy raz przez te questy, to kolejnym razem będziesz wiedział. Na mniej więcej. Ale tu chodzi Fame o to, że nie ma tego, nie ma pokazane, gdzie można odebrać questy, wiesz? Nie ma tego na world mapie, musisz dopiero podejść w dane miejsce, żeby zobaczyć, czy są tam jakieś questy do odebrania, czy może nie ma. Mota dostajesz gdzieś tutaj. Tu jest taki chłop, u niego robisz questy w tym miejscu i po tym questline dostaniesz... Dostaniesz jajko Monta, musisz zdobyć z tym jajkiem 50k expa i wtedy można nim jeździć. Pluje ci się Mont i możesz jeździć. O, dzięki Alter. Tak, jesteś już na community farm. No dobra, zajebiście. Stream Elements. Nowa komenda, wykrzyknij Ziemnior. Wykrzyknik Ziemnior. O jala. Póki co tak, później będzie można albo na Open Becie, albo przy premierze będzie można kupić po prostu od ludzi, bo będzie Auction House. Znaczy, teraz też teoretycznie można, no ale musiałbyś, wiesz, pisać do ludzi, nie mają czegoś na sel. Ja cię napiszę na Discordzie Ravendowna, może kupię te 3 dagery, może ktoś będzie miał. Chyba zasłużyłeś na VIP-a. Nie wiem. Foton? Na farmie twojej. Ty się musisz zasadzić sobie. Spoko. No ja też z te dwójkami latam. To symbol, jaki symbol, o co chodzi? Jemka Talipawka, witam.
Ale posiedzisz dzisiaj? Jak z tym PvP? Do 20 poziomu nic nie stracisz, a później dostajesz debuffa. Debuffa tam chyba na... Kurde, nie pamiętam już jak to było. Na pół godziny, że zmniejsza ci staty o 10-15%. Ale możesz zapłacić po prostu 2k silvera i nie mieć tego debuffa. Jakoś tak. Ale do 20 poziomu nic nie traci. A, no, ona jest Cox, ta pasywka. Dziwia czy Raven Down? No wiadomo, że Raven Down. To w ogóle zapytanie. To musisz sobie kliknąć na inne drzewko i je zamienić. Błąd ci wyskakuje? Może jakiś bibliotek nie masz? Jak nie możesz? Coś tam troszkę daje movement speeda. Ten momcik. Dużo ataku. No, możliwe, że musisz mieć trzecie. Nie, tu się nie podnosi lota. Tu lot leci od razu do twojego ekwipunku. A te worki po sekundzie znikają. Próbowałeś talipawka wrzucać ten błąd do Google'a i próbować coś pobierać na biblioteki? Taki o, mam błąd. Właśnie Lorson, nie wiem jak tam można tam wykupić więcej miejsc. Ile kosztuje domek? Najmniejszy łącznie 11k. Ale musisz mieć jeszcze trzeci poziom reputacji u NPC-a. Musisz mieć 3 punkty dodane w którejś reputacji. Nie wiem, w którą tam idziesz.
Nie, bo to podczas questowania wybierasz. Jak gadasz z NPC-ami, to w pewnym momencie masz dialog po prostu z tymi trzema ikonkami. Zależnie od tego, co wybierzesz, punkty do takiej reputacji dostajesz. Runscape. Nie, nie grałem dużo w Runscape. Coś tam pograłem, ale jakoś tak. Dziwny ten Runscape był. Totalnie nie wiadomo, co tam robić w tej gierce. Niby są jakieś questy, niby coś, ale. Gubiłem się strasznie w tym Runscape'ie. Spoko, spoko. Dużo masz zjebane? No, nie wiem, chyba nie. To, że no, masz tą pierwszą reputację, nie? I musisz wybrać te... Musisz sobie wziąć te trzy pasywki. Dopiero wtedy odblokuje ci się u tego chłopa do kupienia akt własności domku. No, popróbuj tam później. Jak tam w ogóle mam ten mining? 6 poziom. Siódmy prawie. Żeby wydobywać iron, potrzebuję 10. No, więc jak teraz będziesz robił, no to po prostu musisz tam brać pierwszą opcję tych opcji reputacji, nie? Nie pamiętam, czy tu były też jakieś skałki, czy nie? Na goblinach? Spoko, spoko. Dzięki za suba.
Siemka, witam Przemek. Wezmę jeszcze chwilę, tu pozbieram i pójdę questy dalej robić. Kurde, wbicie samego miningu to nie wszystko, bo ja mam tu questa, że potrzebuję 5 iron ingotów, nie? Tylko że jeszcze do tego muszę blacksmithing mieć wylevelowany, żeby zrobić iron ingoty. Także wbicie tego 10 miningu, żeby wydobywać iron ore, to tylko połowa sukcesu. No, tworzenie itemów. Ewentualnie. Czyli broni. No, ogólnie to wszystko idzie jak krew z nosa. Ja przerobiłem dzisiaj 90 chyba skór. I mam... Który? Trzeci poziom weavingu. Trzeci i pół. Także no, jest w tym trochę zabawy. No ale tak jak mówię, no, będzie później ten marketplace, to będzie dużo lepiej, dużo łatwiej. Można od kogoś kupić bronię, te iron ingoty i tak dalej. A, ja tam widziałem, że ludzie Tier 3 itemy sprzedają po 10k za sztukę. Ogólnie do 18 jest ta beta. Się tym bawisz, no bo jeszcze musisz znaleźć osobę, która ci to sprzeda, nie? To też nie jest tak hop-siup. Bo ta osoba jeszcze najlepiej jakby miała ten item, te trzy, wykraftowany. No ale ze statystyką, którą ty chcesz, nie? Bo po co ci might na magu na przykład? Tego się nie da, nie? Nie. Daggery, no to ja idę w Majta ogólnie. Głównie. Dexterity mam z itemów.
Ale i tak bym chciał trochę z tych, tego Dexterity wziąć z tych itemów, na przykład z tego daggera drugiego i dać might. A taki heal na zmianę. A to co oni tam biło po jednym mobku? O, mining level 7. Tu są jakieś ska... O nie, tego to mi się nie chce bić, chłopa. To jest skałka chyba, o. Kurwica, zostaw mnie. Kurwica. Dobra. No niestety. Tak, tylko z Ameryka póki co. Europa będzie dopiero na... No cóż, no jest jak jest. Napadli mnie w pięciu, to nie miałem szans. Dobra, idę zaraz questy dalej robić. Na razie zostawiam ten mining. W pokoju. No, bym kurwa jesteś, przestań jęczeć. Chłop, co wyzywa? No ja mam siódmy miningu aktualnie. Trzy poziomy. Aha, o smithingu. A no, to tak, to tak. Ja mam drugi. Gdzie będzie pełna wersja? No, planowo miała być pod koniec roku, ale ja osobiście no nie widzę tego za bardzo. Bo jest mega dużo bugów. Więc no, może być ciężko. Żeby wystartować pod koniec roku, moim zdaniem. No, jest mega dużo bugów. To jest taka Tibia? Tibia tylko graficznie, a reszta bardziej przypomina, przynajmniej mi, Albiona. Ty masz różne profesje do craftingu i tak dalej. Wszystkie przedmioty są podzielone na tiery. Itemy nie lecą z mobków, tylko muszą być wykraftowane przez graczy, system działek, chodzenia różnych rzeczy i tak dalej. Dobra, ja zadzwonię na chwilę, idę sobie zapalić. Polecimy dalej jakiś questów szukać. Prawdopodobnie tutaj robiłem questy, tu już chyba nie będzie. Więc pójdę tutaj na tą wysepkę zobaczyć. Tego miasteczka. To jakieś questy. No, jak ktoś grał dużo w Albiona, to widać podobieństwa.
Dzięki za flałka Białrej. No, pod koniec roku niby były plany, ale jest jeszcze dużo błędów, bo z jednych testów na drugie dodają albo zmieniają dużo rzeczy, no i to się kończy tym, że jest dużo bugów. Nie. Tutaj to jedynie craftowałem co? Dagerki sobie. No i tyle. Tu przerabiam tylko skórę, bo nic innego nie można. Na tym levelu, który mam. A na miningu to tylko kopiesz, nie? Dobra, ZW.
Dobra, ja jestem. Chcę kawę na szybko zrobiłem, bo wiecie jak to jest z rana. Chyba się kawę musi napić. A ogólnie mało ludzi z Polski streamuje tę grę, nie? Wiem, że będzie więcej osób. Na starcie kilka osób streamowało. Ale jeden tam na viewbotach leciał. No a reszty nie ma. Siema Randy, witam. Co ty mówisz, chamie? O, siema Jafcia. Na viewbotach leciało? No ten Tori Waifu. Taki na starcie jeden dzień chyba streamował. Co najlepsze, on ma w ogóle oficjalnego streamera Ravendowna, nie? Także nieźle się tam bawią. Pekowali? Co ty gadasz? Ja jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś pekował. Nie trzeba, Chris, żadnej komendy na dropy. Bo Bixy mówisz? O, siema, mokre gacie, trolu. Ty, ale tu questów w tym mieście. A masz już wybrane 3? No, bym kurwa jesteś, przestań jęczeć. Tak, to po prostu klikasz tutaj na inne i sobie zamieniasz. No musisz tutaj odblokować sobie po pierwsze kudeczką. Wtedy możesz tutaj sobie majtać jak chcesz. A jak chcesz przerzucić jakiś skill, no to dwa razy lewym klikasz. Się pojawia tutaj. Spoko. A, po 15 da się, no. Dobra, dwa kościki tu były do odebrania. Co musimy tu zrobić? Aha, Giant Spider Queen. Ktoś miał to, nie? Kto miał tego questa? Dobra, to idę zobaczyć tam. Nie mam pojęcia, czy sprzedają. Wiem, że na pewno są ludzie, którzy kupują. Tam się ogłaszają na Discordzie Ravendowna na kanale Handel, ale nie wiem, czy ktoś sprzedaje. Też bym kupił, no. Tak mówię, no, gierka będzie naprawdę dużo łatwiejsza, jak wprowadzą już ten Auction House w końcu. Spirituala.
No spoko wygląda. Giant Spider Queen in the Jungle. Tu są spidery. Gdzieś tutaj musi być. Są spidery, jest dżungla, jest zejście. O, kolejne zejście. To poczekam tylko na regen many. Tornado OP mówisz? Tak, jest coś takiego, że... bo są cloth, leather i plate armory. Cloth dają obronę na magię, ale zabierają na fizyka. Leathery nic nie dają, ale nic nie zabierają. A plate'y dają obronę na fizyka, ale zabierają na magię. Ja osobiście idę w ledery, bo są uniwersalne. A tornado to jest który skill tego spirituala? A, ten pierwszy, ten cyklon. Ciekawe, jakby on u mnie działał. Tak, tak, no. Spell damage. Ale jak będę miał punkcik, to sprawdzę. Dobra, chwila przerwy, bo many nie ma. Kurde, mam problemy z maną straszne. No nie miałem. Gdzie był ten quest? Tutaj. I co, w lewo mam iść? Siema, Sesula, witam.
Szukam aktualnie. Spider Queen. Ja, tu jest jakieś wyjście. Int bardziej. Int daje damage. Wisdom daje regen many. Wykończy? Czemu? Grałem Witchcraft Mag. I zrobiłem Mag Spirituala, jak wiecie, to gra chyba zacznę od Spirituala. Kurczę, gdzie jest ta Spider Queen? Halo? No, z ekwipunku. Łapki na dziki. Z tych pająków chyba nic nie leci fajnego. Jeżeli chodzi o jakieś materiały. No. No tak, tak, no bo z Inta się halują te spele. Spell powera. Da radę zmienić. Trzeba po prostu kliknąć na Archera i zamienić. Ale i tak na razie punktów nie mam, także... I wyszedłem tutaj. No, to gdzieś w podziemiach ona musi być. Tak, na Discordzie Raven Dawna masz kanał specjalny do tego, Alter. Serio, jak zmienisz, to musisz levela 0
Jak zbić nowe archety? Jak nie zbijemy, zbijemy. O, ty gadasz. Tylko ja je szukam i nie mogę je znaleźć. Ja będę czekał na górze. Dwa kwiatki da się zrobić solo. Najgorzej jest z tym trzecim. Ja czekam przy dziurze na prawo od głównej drogi. Gdzie się ryby łowi? W dół od tego ogniska, które odpalasz tam kilka razy. Tam masz wodospad i rzeczkę, gdzie pływają sobie ryby. Nie trzeba żadnej komendy na dropy. Marceli? Nie pamiętam, co to za quest był. Ale... A to jest jakiś NPC, tak? O, jestem na jedynce. Ramsach. A właśnie, kliknij sobie tutaj na znacznik obok questa i ci pokażę, gdzie mniej więcej jest. No minus jest taki, że jak klikniesz tutaj. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Że pokaże całe slamsy. Tak, ja zrobię party. Dobra.
I don't understand you. A to tutaj trzeba było przejść. No dobra, Black Widow Lair. No, bez kitu. Zresztą słyszy chyba, że nie mówię po brazolsku, nie? Dawaj, lecimy. A nie było, jakbyś starał się tak biegać, żeby przerzucić agro na mnie, a nie randomowo. Spoko by było. W lewo. O, no i git. Po 20, a bo to bijesz Titana prawdopodobnie. To nie bij go. Kurwica, nie mam potek na manę. I się mana kończy. Chyba lepiej jak na HP użyję i tak. Żeby nie paść. Ja z autoataków tylko mogę bić. Nie! Nie! No, bym kurwa jesteś, przestań jęczeć. Kurwica, no. Monkes? Role? Ale to Titana biłeś, nie? Czy nie?
Ale on zabiera manę chyba. A nie, on nie ma. Nic nie kosztuje. Nie, ja chciałem trójkę kliknąć, żeby się uleczyć. To jest też darmowe, ale nie zdążyłem. Dziesięć minut. A ty pendejo zrobiłeś, czy nie? A? No tobie? Ale ja nie będę mógł bić wtedy. Średnio będzie. Jeśli no nie wiem. Można zrobić tak, że jak się agruje na tobie, to z tym biegasz, a jak agruje się na mnie, to stoimy. Bijemy. Po prostu. Bez przerzucania targetów. Tam agro. Tak, ja go z tego będę bił, bo to nie kosztuje many. I leczę, no. Wykrzyknik ziemnior. Żeby noga wpisz. No dobra. Teraz tyle byli 3 questy do oddania. No i się... Dobra, mamy go. Kurwica, że się ruszać nie da. O, ale bije. Ty nie, no chyba nie puchnie. Nie mów tak. Kurwica, jest problem. Pytanie, czy on się nie zrestuje? Kurde, piwerka nie mam na regen szybszy. Nie kupiłem.
A, poszedł sobie. Kurwica. Z tego co wiem, to jest jakiś ten pet do zdoby domku, coś takiego. Dobra, ja mam full HP, mogę go wziąć. Jeszcze miał takie problemy z zniknięciem itemów. O, dzięki za followka, Fame, witam Wisa, nowego. Ja za chwilę będę miał kurde tego, fotkę. I chilnę trochę. Dobra, daj go na mnie. Dobra, git. Ale tu walki. Widzisz, ale da się według zrobić. O, dzięki za flowka. Witam, widza nowego. Jakie mamy Q? Te dwa heroik. No, obstawiam, że już mogę też inne rzeczy ulepszyć sobie, resztę EQ na myfik, bo mam trochę tych infusionów już. Tych mam ile? 280, tych mam 100. To są jeszcze lepsze te scrolle, chyba one dają jeszcze więcej expa. Na bronie trzeba mega dużo. Bo teraz na przykład potrzebuję, jakbym chciał zrobić Mythic Armor, to potrzebuję niecałe 4K, a na broń potrzebuję 12K. Na te trzy branczowe kukurydze?
No i kok. Dzięki, pendecho, za pomoc. Udała się. Dobra, to do drugiego miasteczka trzeba iść teraz. Tutaj trzeba iść. Ty to w sumie przepłynę sobie, będzie szybciej. Albo może nie? Pytanie, czy jeszcze po drodze nie ma questów żadnych. Bym musiał iść tutaj, górą. I tutaj jeszcze jakieś questy gdzieś mogą być, nie? Po drodze. Na którym levelu? 18, 19, 20, tylko tego. 19, 20 prędzej. Nic nie ma? Aha, czyli tu... Okej. Faje. Ale na przykład tu był NPC, nie? Z questem, nie wiem czy wiesz, robiłeś tutaj w tym miejscu. Aha, i nigdzie indziej już nie ma, okej. No to płynę sobie tam. Dobra. Dzięki za info, przynajmniej czasu nie straciłem. Ja w sumie żałuję, że kupiłem ten land na pierwszej mapie. Mogłem tu kupić. Albo poczekać, no nie wiem. W sumie najlepiej to by było mieć ten land. Wydaje mi się, że ta wyspa jest tak w środku wszystkiego, nie? To by było najlepiej, Imo. Teraz chyba do landu nie da się tepać, bo tam trzeba chyba ogarnąć. Chociaż ty, da się tepać do landu, czy trzeba zbudować sobie tamto dziadostwo jakieś? A, łóżko trzeba zrobić. No co jest? No nie mogę wypłynąć. O, mogę. A można łowić ze statku? Nie. W sensie tego typu ryb nie można łowić ze statku. Tu na przykład nie można zasumować, nie? Nie. Nie, tam było napisane, że tego typu ryby można łowić tylko z molo. Wiesz? Chyba, tak? Czekaj. A gdzie są inni gracze? Na innych channelach? I na innych rejonach mapy. Ludzie, którzy mają dostęp z dropów, no to są jeden dzień w plecy tak naprawdę, nie? Za mną na przykład. A też nie każdy, wiesz, od razu rzucił się na te dropy, nie? Niektórzy sobie dopiero wczoraj dropy ogarnęli, niektórzy dzisiaj dopiero ogarniają. Dużo się dzieje ogólnie na tej pierwszej mapie jeszcze, na tej pierwszej wyspie tutaj.
Zanim dobiję smithing na 5, to będę mieć mining na 20. Tu jest jakiś questik do odebrania. Ej, co, jak tutaj zrobimy questy na tej wyspie, to później pustynia? Dobra, tu trzeba chyba popłynąć. Tak. Ale tutaj jeszcze mam Wooden Box, to Mr. Nash. O, tu mam zaznaczone, to może on tu będzie. O? Co? Co ja tu płynąłem? Czekaj. Oho, bo to jest inna wyspa. Tutaj trzeba płynąć. Kurwica, to ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że to ta sama wyspa. A trzeba już na inną płynąć. No a tutaj jeszcze będę musiał popłynąć później. Znaczy, a jak pojadę z tym questem tutaj, to już później nie ma questu na powrót. Czy trzeba jeszcze wrócić później? Nie ma. No dobra, to ja sobie popłynę tam do góry w takim razie, najpierw tego questa zrobić. Tego o. W takim wypadku. A jest, no daytime. Ty pirate ship. Walę go. Nie da się. O, da się. Bitka, widzowie, na morzu. Pa, pyk. Chyba nie da się osobno. Dobra, tego też walę. Może z nich leci coś fajnego. Nic fajnego. Dobra, trzeba się naprawić. Ta naprawa tego statku przypomina mi takie gierki typu Seafight. Wyglądarkowe co były. Nie wiem, czy graliście kiedyś. Spory mi rejestracja jest po polsku, czy to znaczy, że jest szansa na wsparcie języka polskiego? No możliwe, możliwe. Też mamy jakichś tam moderatorów polskich na Discordzie. Najter czasami też coś napisze po polsku na czacie polskim. No, zobaczymy. Dobra,
Jak masz same questy, których sam nie zrobisz? Są trzy takie questy. Jest quest tutaj na te trzy bossy. Jest ewentualnie ten jeden kwiatek, chociaż wydaje mi się, że to da się solo zrobić, wystarczy trochę. Wystarczy. Jakby się poszło trochę podlevelować i przyjść tu na trochę wyższym levelu i z lepszym EQ, to dałoby się też solo zrobić. No i tutaj jest ten troll jeden taki do zabicia. Więc mi poradnik na YouTube, jak levelujesz postać innego do 11, to żeby nawet tę grę w pizdu wywalił. Jak się zakończy cała... No widzisz? Jak się zakończy cała właśnie ta Closed Beta, to też planuję tak zrobić z tymi questami do tego momentu, aż jak daleko uda mi się ten wylevelować, nie? Tylko że to dużo czasu zajmuje, dlatego dopiero będę to robił po Closed Becie. Tak, ten Unicornio Geek to jest w ogóle, to nie jest jakiś Brazol, tylko to jest Community Manager Ravendowna. Tylko że ja też chcę zrobić coś swojego. To on zrobił tak, że zrobił filmik po każdym queście. A ja trochę zrobię inny format i zrobię 2-3 filmiki z wszystkimi questami. Czyli jeden filmik questy od 1 do 20, drugi filmik od 20 do któregoś. To po prostu w filmie rozdziały i tyle. Robię solo tego bossika spiritualem. No to pomóż temu o matę jeszcze Jatashi, jak możesz, jak już tam jesteś. Aha, bo to Sysula ma tego questa. Tak, dać radę w dwójkę, no spokojnie. Chyba. Powinniście. Może ewentualnie próbować Control Cool. Cię wyloguje i tak kilka razy to może ci się ten zmienić channel na ten, który chcesz. Jakie statystyki jest zależny crit? Statystyki na szanse na krytyczne uderzenie. Nie mam pojęcia. Tak, za darmo będzie. Tu nawet paka nie będzie. W tym shopie mają być tylko skiny. Dobra, questik zrobiony. Tu jest jeszcze gdzieś na górze chyba. No, ale ta wioska fajna jest, podoba mi się tak wizualnie.
To punktowo dla Dziko. Dobra, teraz tu muszę płynąć. Nie no, będzie na pewno, myślę, że będzie. Bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ja wam coś powiem. Takie info. Nie wiem, czy wiecie to, ale jest taki OTS jak Arclight Online. I to jest taki customowy OTS. Że tutaj widzicie, jest jakieś kurde ulepszanie itemów, dungeony i tak dalej. Wiecie, co jest najlepsze? Że ten OTS jest od CEO Ravendowna, czyli od Nightera. Także, skoro wiesz, robili przez x lat odsa customowego i tak dalej, no to myślę, że wiedzą, czego ludzie będą potrzebować. I nie no, ten Arclight przecież kilka lat już stoi. Się nowe serwery są otwierane, wiadomo, ale... Overall działa już kilka lat. Ja jak grałem na tym Arclight'cie, bo ja grałem tam z 2-3 tygodnie temu, to ja słyszałem, że po prostu ludzie przestali grać w Arclight'a dlatego, że oni już tam za wiele nie robią, że cały hajs i całe wszystko poszło na rozwój Ravendowna. Tak słyszałem od ludzi, którzy tam grali. Ja dodaję tylko co level might. Dexterity mam tylko z itemów. Jak mam cały heroik, tylko buty mam mythic. I tier 2 to są, nie? No ale LeBron James też musi wziąć uwagę na to, poprawkę na to, że libijskie community woli grać na gówno odsach z jakimiś tam jakichś gunzodusach, ezodusach. Bo nie wiem, ludzie w TB jakoś nie lubią customowych odsłów. Z questów te tier 2 itemy craftujesz. Da się na pewno się zatrzymali, tak. To prawda. Na szybkie zdobycie tych medali do ulepszania, questy. Questów dostajesz po 100, po 50. Ja na przykład tutaj teraz te questy, to patrz, tu masz 50, bo to już są te lepsze jeszcze, kolejne. Tutaj też jest 50. Tu jest 65. Także no... Ale który twój znajomy? Jakiś nick? Im lepszy medal, tym więcej jak spadaje do itemka. No dobra, chodzi mi tylko o to, Tommy, jaka jest jego średnia widzów. Streaming TV lepiej mu wyjdzie? No co ty, na Ravendownie moim zdaniem miałby więcej widzów. Streaming TV, na streamingu TV
więcej zarobią takie osoby jak Crowny i tak dalej, bo oni mają dużo widzów. Jak masz ponad 100 widzów, to płacą ci za reklamy odsów, że grasz na startach odsów, a tych odsów startuje pełno. Banery tych odsów też płacą za wrzucenie banerów tych odsów na streama. No, jeżeli masz powyżej 100 widzów, to dużo więcej zarobisz na streamowaniu Tibi. Pokaż K i staty swoje. Dobra, to ja odpalę K. Tu masz moje K. Tu masz moje staty. A ja idę zapalić. Ogólnie co level daje Might? A tego deksa mam tylko z itemów. A jeżeli chodzi o skille, to ta pasywka jest OP. Polecam. A nie padnie nic. Lebron, weź tam. Ty zaraz padniesz, jak będziesz mówił takie głupoty. Dobra, idę zapalić te dwa.
Dzięki. Winki. No i do craftingu to jest, nie? Zamat poradnik chałupy. To, że rynek gier jest totalnie inny, to prawda. Bo teraz królują takie syf gry typu Lost Ark i inne dziadostwa. Ctrl R, Tommy. Muszę z kimś tu pogadać, tak? Nie ma nikogo, z kim mam tu gadać? Chyba, że ty na dole. Jak tam przejść? Oku? High quality. Różne quality materiałów ogólnie. Tak. To oznacza, że wymaksowanie całego ekwipunku będzie trwało. Uhuhu, gościu. Najlepiej to by. Najlepiej by było mieć EQ wykraftowane z najlepszego quality itemów, nie? Materiałów. A nie jakiegoś tam basicowego. Chłopcu puka. Nie ma nikogo w domu. Obojętnie, to znaczy przerabiać możesz i to i to. Kurde, jak tam się przychodzi, ty? Tu jest coś, jakaś jaskinia. O, dzięki za flowka, Kainas. Witam widza nowego. Dobra, z nimi chyba muszę pogadać. A, i powrót. Będzie zabawy ogólnie z itemami, bo nie już, że chciałbyś mieć itemy najlepiej tier 6, bo to są najlepsze itemy póki co, no to jeszcze chciałbyś mieć te itemy z fajnymi statystykami, ja na przykład typu Might albo Dex, i dodatkowo jeszcze chciałbyś mieć te itemy skraftowane z najlepszej jakości materiałów, nie? Siemka Barakas. Jak tam? Grasz jeszcze w Ravendowna? Tu z tego co wiem, to trzeba wbić tam jakiś poziom profesji i dopiero wtedy można większą ilość craftować.
A głupoty gadacie. Niektóre gierki się trzymają przez 10 lat. Gra na nich po 500 graczy i się trzymają. Ale nie musi grać 30 tysięcy graczy, żeby można było sobie pograć. Jak podczas Closed Bety. Pierwszego dnia było 2000 ludzi chyba próbowało się zalogować. A jeszcze wtedy dropów nie było. Ale w sensie to jest, nie wiem, jakiś levelowy cap, czy jak? Nie, jeszcze nie grałem PvP. A nie ma żadnej rozpiski na ten temat nigdzie? Ale popylam ty. Find Guardians Brigade Armor. Dobra, gdzie jest tawerna? Z tobą mam gadać? Nie. Co tu masz ciekawego? A, piweczko. Ty to kupię sobie w sumie, no. 15 piwerek. Gdzie tu jest tawerna jakaś? Chyba tutaj, no ale tu byłem. Ja dwa, ale weź nie obrażaj tej gry, może co? O kurwica, ty zrobiłeś. A bo to event jest. To jest oni się między sobą tłuką? Chyba.
O, dzięki za followka. Witam, witam nowego. O, tu się wejść nie da. A tu? Też się nie da. O, dałem nagrodę za evencik. No, powinno tak być. To prawda. Tym gadałem. Tym chyba nie gadałem. O, albo gadałem. Czemu? Kurde, nie wiem, jakiś armor mam znaleźć, ale gdzie? Idę za pendecho, on coś wie. Albo może nie wie. No, powiedzmy. Ty szukasz? Te chłopy w tawernie to niewiele powiedziały. A wiem, że można beczki przeszukiwać. A może coś z tymi beczkami będzie? Się nie da. Tu jest jakaś skrzynka, jej się nie da przeszukać. Tu nic nie ma. A to tutaj paki można craftować. A to tam był crafting, wiesz? To po prostu stanowiska do craftingu. Tu jest jakiś armor, no ale to nie jest ten. Beczki? Gdzie?
Spoko. A tutaj. O, git, dzięki. Zagierka? Takie ibiskie połączenie z Albionem, ja bym powiedział. Ale uspokój się tym Kubenem, halo. To nie jest tibijski stream, że każdy sobie każdego wyzywa. O. Ja nie mogę kliknąć. Nie działa. No nie da się. A kupić się nie da? No nie. Nie ma, nie jest odpalony Ester. Może ewentualnie za punkty. No, nie działa chyba ten quest. Nie, tak już rzecz. Tutaj to nie chcemy. To było na tyle. No dobra. To co dalej? Ale archetyp możesz zmieniać dopiero jak masz 3 wybrane. I on się leveluje od zera. Z tego co mi wiadomo. Dobra, to nie wiem. Siadłoby tutaj pójść zobaczyć. Tu nie ma żadnego questa. Na trolle? Z tego co wiem, to są jakieś pety tam ozdobne do domku.
O, dzięki za followka, Wilku. Witam widza nowego. Ty, nie ma żadnego questa. Co ty mówisz? Przynajmniej ja nie mam teraz. A, czyli po prostu nie jest zaznaczony. Nie, nie mogę z nim gadać nawet. Może muszę tego questa najpierw, co w nocy tam muszę pojechać. Muszę tego najpierw zrobić. No. Dalsza część też jest zbugowana. A tu na górze byłeś? Tutaj? Co, nie ma tam questu? No, bym kurwa jesteś, przestań jęczyć. To chyba tyle, to co, zostaje pustynia w takim wypadku. A, no pytanie, czy to nie jest ten cały chain? Tak, ja nie mogę, nie zrobiłem jeszcze. No, a nie mogę, nie mam u niego questa. Jak za mały, mam prawie 22. No tak, Wilku, musisz oglądać godzinę. I odebrać dropa, dropy. Jeszcze musisz zrobić konto na stronie Ravendowna i połączyć je z kontem Twitch. No to musisz oglądać godzinę, odebrać dropa i tyle. Po godzinie. Oka. Magię? No to jeszcze musisz pomyśleć, jakie dwa archetypy dodatkowo dobra do tego maga. Bo tutaj trzy archetypy masz, nie? Na pierwszym, na siódmym i na 15 poziomie. To co słyszałem, to spiritual jest spoko. A trzeci na magu to nie wiem jaki. Ktoś gra magiem i ma jakieś fajne połączenia?
Kwezna wędka jest tutaj później. Tutaj, w tym miasteczku, później będziesz miał questa, że musisz rybkę wyłowić, dostaniesz wędkę i haczyk. O, evencik tu jest. Takie są nagrody, może go zrobię. Kurwica, może nie trzy naraz, co? A. Dobra, może jednak odpuszczę sobie ten event. To ten nóż Jenkins? Nie mam pojęcia, nie wiem gdzie on jest. Ja mam w ogóle też jakąś papierek do niego, ale nie mam tego w questach. Nie wiem o co chodzi. Aha, nie ma tego NPC-a. Pomarańczowym nickiem, no to jakiś community manager pewnie. A nie, z pomarańczowym nickiem to pewnie Nighter pisał. Patrzę, że tylko on ma pomarańczowy nick. Warner? Nie mam pojęcia, nie znam. Nie znam chłopa. Ale mam kolegę, który też go nie zna. Jakie plusy i minusy? Plusy są takie. To jest dużo do roboty, bo gierka jest dosyć rozbudowana, jeżeli chodzi o system profesji, craftingu i tak dalej. Minusy są takie, że aktualnie jest bardzo dużo błędów. No i nie wiem, pytanie czy dla ciebie to plus czy minus, że gierka nie jest takim ostrym pure grindem jak Tibia. Jaki pierwszy etap alfy, goście, to już jest zamknięta beta, później jeszcze tylko open beta i premiera. No, open beta jeszcze ma być. Więc sprawdzić, czy jesteś przekupiony? No co ty? Mnie się nie da przekupić. Nie, po open becie będzie wipe. To już potwierdzone info. W open becie prawdopodobnie będzie testowany, tak mi się wydaje, że będą testować tym gildi i auction house, jeżeli dodadzą, bo ani tego nie ma póki co. No i poza tym moim osobistym zdaniem jest potrzebna jeszcze jedna beta, bo nie widzę tego, żeby oni wszystkie te błędy naprawili.
Plus, jak jeszcze wprowadzą Auction House i system gildii, to pewnie dojdą nowe błędy. Także ja osobiście tego nie widzę, żeby nie było kolejnej bety. To jest po prostu niemożliwe. Nie, teraz Wilku zmienili. Teraz już nie ma open bet, tylko jest early access zawsze. No ale to w Tibi też masz solo magów słabych. W sensie oni są dobrzy pod expa. Na low levelach. Tibi na przykład MS. Ale później to już jest lipa. Na jakimś większym poziomie. Na takim 500 poziomie to Knight jest dużo lepszy. Albo Palek, o. No tak. Takim magiem to masz jedną, dwie miejscówki, którą możesz bić. Plus wszędzie masz waste'a. A Knightem, paladyniarzem masz x miejscówek i wszędzie masz profit. No tak, kobry na 500 levelu, uhuhu, to tam możesz bić już przez od 200 albo 300. To chcesz bić przez kolejne 1000 leveli kobry? Ok tam. Ale wybór duży. Mega. Tyle możliwości, widzowie. Kurwica. Jaka jest zakliknięcia od widzów za godzinę streama? Ale co, Raven Down? VPN? Za ten. Za prowizję po prostu. Kupna. Odkupna, o. A ja teraz muszę tutaj iść, dobra. A Raven Down nic nie daje. Ja gram w tę gierkę po prostu, bo mi się mega podoba. Krypto, no to będzie druga wersja gry. Będzie Raven Quest. Tam będzie zaimplementowany blockchain, kryptowaluty i NFT. To co pamiętam, ten quest w wiosce jest gdzieś albo w tym domku, albo w tym. Musisz poszukać. W jednym z tych dwóch. Nie pamiętam teraz w którym. Aha, na drugiej wyspie. Po Goblin Dungeonie. Kurwica, co tam było po Goblin Dungeonie? Nie wiem, nie pamiętam. W tej wiosce tutaj? Aha, to w podziemiach. Musisz pójść tutaj. Tutaj są te gobliny szarżujące. Idziesz w podziemia, minus jeden, minus dwa i tam masz NPC. Ale tam będziesz miał questa na... Oddanie mu 10 copper ingotów i 5 iron ingotów. A gołębia?
Okej, trzeba stworzyć Great Axe. Mam macy, stoję przy stole i nieaktywny przycisk craft item. Spoko, Czabitek. Mi się osobiście podoba. Tylko, że dużo błędów jeszcze jest. Chodzi ci o tą reputację? Daj. No to masz inne pasywki. Tak. Tu masz pasywki różne. Na przykład Criminal, jak ja tutaj mam, to highlightuje wszystkich graczy z trade packami na world mapie. A na przykład Order ma takie coś, że highlightuje wszystkich właśnie tych pickerów na world mapie. Czyli to działa tak. Tutaj masz tradera, który jeździ z world packami. Tutaj masz pickera, a tutaj masz obrońcę. Na takiej zasadzie. Pay to win. Oficjalne informacje są takie, że będą tylko skiny w item shopie. Skiny do postaci, do mountów, do domków, do shipów, do łódek, do statków. Aha, no to tutaj, w tym miejscu masz. Tutaj jest NPS, gdzieś tutaj. On ci daje questy tutaj w tą miejscówkę. Tam jest chain, że 2-3 questy musisz zrobić i potem dostaniesz jajko. Po tym jak będziesz miał to jajko w ekwipunku, no to widocznie nie zrobiłeś całego chaina. To na 100% on daje to jajko właśnie. Zobacz, czy nie masz jajka w eku. Moa egg. Nazywa. Pewnie i tak będzie tak, że większość PK będzie, a traderów będzie malutko. Zobaczymy. A, jak się wyklub, to Y klikasz. Tutaj i musisz go wybrać. I wtedy Ctrl R sobie jeździsz. Y klikasz. Tu będziesz miał puste. Klikasz tutaj. Wybierasz go jak Pokemona. Później Ctrl R sobie jedziesz. No, gitarka. Chodzi ci o archetyp, tak? No to Bizardry pierwsze. Chcesz być takim... Nie, to nie jest. Tutaj jest Bizardry. Ale są też inni magowie. Na przykład Spiritual. Trochę ma Heala, trochę ma Shielda. Trochę ma tutaj Gipsów. Witchcraft jest jeszcze. A nie wiem, co on ma. No chyba bardziej jakieś doty ma. Tak dalej. Także jest tutaj trochę możliwości. Mały dot damage. Dobra, pytanie, gdzie jest Ursula? Czaty? Ten czat jest ogólnie źle zrobiony. Powinni zwolnić tą osobę, która projektowała ten czat. Powinni mnie zatrudnić. Ja bym im tak to zaprojektował, że
Mua, tak by było. Ale co za minus jeden, hala. Zbugowana jest? Czemu jest zbugowana? Nie no, co ty gadasz głupoty? Gierka by chodziła jeszcze lepiej niż chodzi. Gierka by biegała, a nie chodziła. Oho. W 3D nawet byś miał gość. Zakładasz okulary w 3D? Normalnie. Widzisz, jak to byś ty jechał na mącie. A, VR, no. Bez kitu. Raven Down na VR-ze. Jo, cię dupia. A, niebo byś zobaczył, jakby mnie kurde zatrudnili. Powiedz. A czemu jest zbugowana Ursula? Nie ma, w sensie, że co, nie ma jej, czy o co chodzi? Bo ja jej nie mogę znaleźć. Kibia na VR-ze? Bez kitu. Wiosce przy goblinach? A mi pokazuje tutaj. Dziś na 6 levelu są questy na branie, więc wybierając spirytualne pierwsze. Wyglądasz jak mag? Nie przy tym stole do craftingu stałeś? To co ja mam w takim razie za questy teraz robić? Dzięki za followka, Haraxo, witam. Nic nowego. To co, do tego questa też się nie da zrobić, tak? W takim wypadku. Ursuli szukam, ale słyszałem, że jest zbugowana podobno. Bo ja to muszę z trzema NPC-ami pogadać. Dobra, to pójdę do Urszuli najpierw. Gdzie jest Urszula? Czekaj. Tu był Goblin Dungeon. Ona jest tutaj? Okej. Okay. Kolory na gołębie są losowe? Chyba tak. Chyba tak. Żadnego gołębia dostałeś? Kurwica. To w trawie cię nie będzie widać. No, tu widzę, że ktoś ma świnki do zebrania.
No dobra, to pójdę z nią pogadać i zobaczymy. Tak. Będzie to działać czy nie? Dobra, tylko pytanie, gdzie ona teraz jest? Tu nie. Tu niedźwiedź jakiś. I? O, tu jest. No to chyba nie działa. To nie wiem, co jeszcze mam. To muszę wrócić na tą wyspę tutaj i zobaczyć, czy mam te questy tutaj i tutaj. Jak nie będę miał, no to... Nie wiem, to na pustynię chyba jadę zobaczyć wtedy. Ktoś mi pisał, że pustynia jest od takiego 22, 23 poziomu. Jakoś tak. A nie wiem, trzeba zobaczyć. Nie wiem, jaką klasę warto wybrać. Coś pod PvP, ale też, żeby się fajnie grało. No pytanie, czym lubisz grać, nie? Jakimś mlasem, czy łucznikiem, czy magiem. Dwudziesty trzeci? Ja mam 22 zaraz. Powinno być w miarę okej. Czy pójdę tam na lewo, zobaczę właśnie na tą wyspę. Czy mogę już tam te questy 2 zrobić, bo to by mi prawdopodobnie dobiło level. 2-2. Jak wtedy bym poszedł na tą pustynię. Manik mam 7 albo 8. 7. No ale żeby zrobić tego questa z Iron Orem, no to jeszcze muszę mieć blacksmithing, nie? Nie wiem, ile trzeba na iron. 10, 15, 10, 15. Także no to też nie jest tak hop siup, nie? No i jeszcze ten iron musisz trafić, bo to nie jest tak, że idziesz sobie do kopalni, gdzie jest tylko iron i sobie kopiesz. Chyba nie, chyba że są później takie kopalnie. Ale ja jeszcze nie widziałem takiej.
To niezłe zadanie. A ja ci powiem dlaczego. Czy ty poszedłeś na te pająki tutaj? Tutaj, o, bo tu są też pająki, nie? Tu jest taka dziura z pająkami. Aha, tutaj jesteś, na tych pająkach. Nie, no to dobrze jesteś. Nie, no tam izdy powinno być. Może ulepszyłeś sobie jakieś eku czy coś? Nie, dalej nie mam questa u tego chłopa. Także nie wiem. Dobra, to jadę na pustynię. Wracam do głównego miasta. Jadę na pustynię. I to widzisz. No problem z ludźmi jest taki, że bardzo mało próbują sami. Tym bardziej, że jest quest, nie wiem czy już go miałeś na... No właśnie, używanie starego ekwipunku do infiuzowania nowego. To jest chyba po tym jak skraftujesz sobie weapona tier 2. Więc już powinieneś mieć to ogarnięte, ulepszanie itemków. To chyba jakoś teraz będziesz miał. No wiadomo, że to zależy też od ludzi wszystko, jak ja to nie sobie tak dalej, no ale ja na przykład na poprzedniej Alpie, no to do 15 poziomu wszystko sam sobie ogarniałem, nie? To jak działa w tej gierce? Dobra, no to jadę teraz do miasteczka. No i pójdę na tą pustynię zobaczyć. Zobaczymy co tam będzie. Ciekawego, może tam będą jakieś questy. Ja mam tylko nadzieję, że podczas tych dwóch dni przerwy oni ponaprawiają te questy pobugowane. Bo na tych wyspach są dwa questy zbugowane, których się nie da ukończyć. Bo nie da się kliknąć żadnego dialogu NPC-a.
Dobra, dopłynięte. Pyk. Ja mam coś do craftingu? Mam copper ore, mogę przerobić. Jaki? Szynka jest tutaj Irona? No ale to one time tylko, czy to jakiś czas? Jak to działa? One time. Ja w ogóle coś tu miałem do craftowania. Mogę założyć. No mam tu taki syp, że chyba tego nie znajdę. A czemu ja fishing roda nie mam? O, bo zostałem drugiego jakiegoś. A to jest ten sam. Często. Wywal mi to, po co mi to? O, tego potrzebuję. Kiedy oficjal startuje? No plany są na koniec roku, ale zobaczymy. Czyli za rok? O pierdolę, rozumiecie? Rozumiecie to, że skraftowałem 3 dagery i dostałem 2 razy int i raz dexterity? Ale dziadostwo. No, a u mnie ciężko z RNG. To oglądał klikanie jajka, ten wie o co chodzi. Jak się skalują. No to są itemy według tierów zrobione, od tieru pierwszego do tieru szóstego.
plus mają dodatkowo statystyki, nie? Randomowe przy krafcie. Nie, nie, tu masz statystykę, masz 4 statystyki i podczas craftu itema może ci randomowo jakaś z tych 4 siąść, czyli możesz dostać axa z intem. To jest randomowe. Aha, chodzi ci o skalowanie broni, damage'u. To nie. To mele bronie, damage mele broni skaluje się z mightem, a int ze staffami. A i damage z łuku też stakuje się z mightem, nie? Słuchaj, to jest po prostu physic damage, a tu masz magic damage i tyle. A nie, tu masz magic damage na incie. To też might. Bo też masz fizyka. Nie. Się. Nie, bo tu PvP jest, dymy jakieś są. Biją się. Ja się chcę odpalić. A dwóch na jednego biją noby. To już nie jesteś taki kozak, co? Dwóch na jednego. Aha. Esa. Czy ten bił? Obacz go. Dobrze. Te syfy z tych mobków, które lecą. Krołki i inne takie rzeczy. To tutaj masz NPC-a. Idziesz lewo od depo. Od temple, tu masz temple. Idziesz lekko lewo do góry i tu masz NPC-a. Tak, będziesz mógł, no. Po prostu używasz później tego z dexem jako materiał. No to questy, a ewentualnie eventy tutaj, te eventy sporo Silvera dają. No i sprzedawanie tego dużo daje Silvera, tego. Ja główny Silver mam z sprzedawania z tego shitu z mobku. Po co craftuję te dwa dagery? No bo chcę drugiego dagera na Mighta. Żeby mieć might na drugim daggerze, a po drugie leveluję sobie blacksmithing. No i jak masz to jajko? Ja tu w ogóle questa chyba jakieś mam jeszcze, wyczyty. O co chodzi? A jak masz to jako beku, to teraz musisz zdobyć 50k expa. Jak zdobędziesz 50k expa, to jajko ci się bekluje, będziesz mógł jeździć na mącie.
A, no, mogłeś po prostu tego dagera, co teraz masz, mogłeś nim po prostu ulepszyć tego smajtem. Jako materiał gadać, nie? Nie, chyba nie da się tego sprawdzić. Nie wiem, w ogóle odkryłem jakiegoś zaległego questa, nie? Którego nie zrobiłem wcześniej. Ja nie robiłem questa na tych żabach? Wydawało, że robiłem. Craftować trzeba. Itemy nie wypadają znowu. Mało ewentualnie jakieś materiały mogą polecieć. Tak, te dwójki od piątego, no. Podobno tak. Skóra? Z żab. Z tego co wiem. Ciekawe, czy z tych też tu leci, bo z tych na drugiej wyspie leci. Zaraz zobaczymy, czy z tych też leci. Na razie nic nie poleciało. Dzięki za followka, Galard. Witam, nic nowego. Nie potrzebuję żadnej komendy do dropów. Da się. Pytam ci się od. Tylko ten NPC jest bardzo źle zrobiony i tam ci się odpala po prostu. Jak z nim pogadasz, to odpala ci się okienko z totalnie wszystkie i pokazuje ci totalnie wszystkie itemy, jakie możesz mnie go sprzedać. Musisz szukać tych itemów i dopiero je sprzedawać. No tam po lewej. Wychodzisz z tego domku na lewo. Masz schody na górę. Wchodzisz do podziemi. I tam po lewej masz statuę. To te pierwsze questy, nie? Dzięki za followka, Zygzak. Witam widza nowego. No nie wiem, czy z tych żab też leci skóra, bo jeszcze mi nie poleciało nic. Bo z tych na drugiej wyspie na pewno leci. Leci, ale rzadziej, okej. Kurwica, jak się stąd teraz wychodzi. Ubiłem się. Siemka, siemka.
Marek, ale ty chyba lubisz narzekać, co? Musisz podejść do innego stołu. Ktoś miał też taki problem ostatnio. Fury Essence? A to jest item jakiś? Nie wiem, do sprzedania chyba. Chyba do sprzedania, jak mi się wydaje. Ocenisz krytycznie tę grę. Do samego projektu gry nic nie mam, bo mi się podoba. Tylko no aktualnie jest bardzo, ale bardzo dużo błędów. No i w sumie tyle, no. Questy mogłyby być lepiej zaznaczone na world mapie. W sensie powinny być zaznaczone po prostu na world mapie. Bo tak to trzeba podchodzić, żeby one się pokazały. No i chyba tyle tak w sumie. Główny problem tej gry aktualnie, no to duża ilość błędów, nie? No ale to jest beta jeszcze. Też mi się tak wydaje, bo ludzie tworzący tę grę, przynajmniej tak jakby główny CEO, no to jest chłop, który tam wywodzi się z Tibi, nie? On też OTS-a miał swojego. Różnica jest taka pomiędzy tą grą a Tibio, że tutaj po prostu nie ma jeszcze strony typu Tibiopedia i dlatego ludzie tak narzekają na to wszystko. Nie da się póki co. Z tego co wiem, to się nie da. Serio to stoi na OTE kliencie? Niemożliwe. Tutaj nie ma nic. Oni wszystko wyrzucili z tego i wszystko zrobili na nowo. No dobra, ale wiesz, takie podobieństwo to. Niech sobie będą, mi to osobiście nie przeszkadza, nie wiem, jak ktoś ma ból dupy o takie rzeczy, to niech nie patrzy. No, mówię ci, z tych itemów do NPC-a dużo hajsu leci. No nie do końca Tomi, bo dużo graczy Tibi też ma zamknięte głowy.
i... Oni chcą tylko pure grindu, takiego czystego grindu, jaki mają w TB. A tu nie ma czegoś takiego. Chcę je otworzyć? Oj, powiem ci, że no. Raczej się nie da. Nie no, grindujesz, ale wiesz, tutaj jeszcze nie masz takiego, tak jak mówię. Nie masz takiego pure grindu. Questy jak w każdej innej grze. Jakiej mobilce? W mobilce questy te same chodzą wszędzie. Chyba w mobilkę nigdy nie grałeś. Albo widziałeś w opowieści. Questy w mobilce. Jakby tu były questy jak w, jakby były, jak, takie jak w mobilce, to bym kliknął sobie tutaj i postać by mi sama szła, a ja bym się opalał. Tu masz po prostu więcej rzeczy do roboty niż... Masz różne rodzaje grindu w tej gierce, o. Tutaj sobie bijesz jakieś moby, tutaj sobie idziesz kopać skałki, tu coś pokraftować, tu questy porobić. Nie, na razie się nie da chodzić nic zmieniać. W sensie tutaj się chyba... Okej, tu coś było. A, tu się da zmieniać. Tylko te się da zmieniać. Nie trzeba żadnej komendy na drop. Nie, nie, to się nie da, takie rzeczy nie ma. To jeszcze i tak, Tommy. Jakby... przyszli gracze z Reela, to jeszcze nie ma takiej tragedii, ale przecież na odsach... to tam 90% odsów ma wbudowane boty. Także na odsach to tam dopiero, na tych Ezodusach, Gunzodusach to dopiero. Taki kurde. Najgorszy sort ludzi gra na tych odsach. Typu Gunzodus i tak dalej, gdzie można bocić sobie do woli. Tak, ja nie rozumiem fenomenu tych odsów, nie? Nie robisz sobie waypointy, puszczasz bota i tyle. Dla mnie to jest bez sensu, no ale ludzie są różni. Także wiecie. Dalej rzeczy sprzedajesz, 15k, no. Mega dużo jest hajsu z tego. Dobra, wiecie co? 7k. Czemu nie możesz założyć konta? Nie wiem, chyba nie mieli ludzie problemu z zakładaniem konta. Nie, nie da się kupować itemów do craftingu. Materiały do craftingu, ewentualnie od ludzi. Ale jeszcze nie ma żadnego marketu. To jedynie możesz sobie deski, to możesz drzewa sobie zasadzić i je później wziąć. A włóczki to musisz koton zasadzić i ściąć. No to musisz drewno zasadzić, ściąć je i przerobić na deski i dopiero skraftować łuk.
Na takiej zasadzie. Dobra, ja na razie sobie robię przerwę, bo już gramy 4 godzinki. Do 18 będzie trwała beta. Także ja sobie zrobię przerwę tak z godzinkę, dwie, na jakieś jedzonko i tak dalej. Więc później się jeszcze odpalę. Póki co, jakbyście mieli jakieś pytania, mówię tutaj do nowych graczy, to zapraszam na Discorda, tam możecie pytać, jak nie będę miał streama. No i widzimy się za jakieś 2 godzinki, myślę. Także dzięki za teraz i do później.